Cześć, witamy Was w kolejnym filmiku Polskiego Arborysty. Dzisiaj porozmawiamy o systemach wyciągowych. Od niedawna mamy w ofercie dwa bloczki, Orbiter H i Orbiter L. Służą one do zbudowania prostego wyciągu, 6:1, o całkiem przyzwoitej wydajności. Przejdźmy w takim razie do montażu. Do montażu takiego układu wyciągowego potrzebujemy linę, najlepiej z zaplecionym oczkiem. Do tego coś, co zadziała jako sprzęgło, bloker. Może być to linka na prusa lub jakieś inne mechaniczne urządzenie. Trzy karabinki oraz dwa bloczki Orbiter L i Orbiter H. Znajdziecie oczywiście u nas w ofercie również całe komplety gotowe, które składamy u siebie na miejscu. Tak więc, jeżeli je otrzymacie od nas, już będziecie mogli na nich spokojnie pracować. Przechodzimy do montażu. Zalecamy stosowanie karabinków aluminiowych ze względu, że cała konstrukcja bloczka również jest wykonana z aluminium i przy stosowaniu przy dużych obciążeniach jednak karabinków stalowych bloczki będą się uszkadzały w tym miejscu. Tutaj mamy bloczek używany, prawdopodobnie był używany tutaj karabinek stalowy, już widzimy lekkie zagniecenie. Przejdziemy teraz do instalacji blokera w całym układzie wyciągowym. Zobaczmy, w którym miejscu go zamontujemy. Tutaj mamy wolny koniec linki. Wybieramy tą żyłę. Ja tutaj zastosuję węzeł Klemheist. Całkiem dobrze on się tutaj spisuje. Nie zaciska się zbyt mocno. Łatwo można go poluzować. W porządku. Następnie wpinamy linkę w karabinek. Lepszym rozwiązaniem jest linka z zaplecionymi lub szytymi oczkami. W zestawach, które u nas znajdziecie na stronie, stosujemy linki, które mają tutaj szyte oka i dzięki temu ta linka nie będzie się tak przesuwała po karabinku podczas pracy całego układu. Zobaczmy teraz, jak działa cały ten układ. Poproszę teraz mojego operatora o pomoc. Napinamy mocno cały system i teraz obserwujmy, co się dzieje z węzłem. Puszczamy, węzeł działa. W ten sposób zbudowaliśmy system wyciągowy 6:1. Dziękuję. Zapraszamy do zakupów. Można kupić, tak jak wspomniałem, już całe takie zestawy. Tak więc życzę miłego użytkowania i zapraszam do oglądania następnego naszego filmiku, w którym opowiemy o punktach stanowiskowych oraz sposobie ich montażu.